No dobra. To sobie coś nagramy. Okej, jak obiecałem, tak robimy. A dzisiaj się zajmujemy zupełnie innym tematem. Dzisiaj się zajmujemy archikadem. Jest to niespotykane narzędzie, którego na pewno nikt z Was jeszcze nie zna. Dzisiaj poruszymy sobie temat, który ja już poruszałem z kilkoma osobami, będąc na urlopie, i będzie to dach. Jak zrobić dach? Najpierw zrobimy sobie prosty, zwykły budyneczek. Nasz budynek będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy mieli wymiar. Ja go specjalnie nie wymiaruję w jakiś większy sposób. Zrobiliśmy sobie budynek, powiedzmy taki. Z kontrolem wytniemy sobie to, co nam jest niepotrzebne. Potrzebujemy tylko i wyłącznie tego obrysu. I teraz tak, jeżeli mówimy o dachu, no to mamy możliwe dwie geometrie. Nie mówimy na razie o powłoce, mówimy o samym dachu. Mamy metody geometrii, albo pojedynczy dach, albo metodę dachów wielopłaciowych. Pojedynczy dach ma tę wielką zaletę, że możemy sobie narysować pojedynczą płać. I teraz, jeżeli przejdziemy sobie na ustawienia, mamy wysokość, ja to nazywam linii, to nie jest linia odniesienia, to nazywam linię wznoszenia. Od tej linii dach nam się wznosi albo opada. Mamy kondygnację elementu, czyli to jest takie samo odniesienie jak przy ścianach. Mamy model, jest to dokładnie to samo, klasyfikacja właściwości, czyli mamy sklasyfikowany element jako dach, mamy we właściwościach jego kolejne parametry i mamy go na odpowiedniej warstwie, co jest dla nas bardzo ważne. Tak samo jak przy ścianie, mamy albo monolit i mamy materiały budowlane razem z grubością, mamy pokrój. Da? Teraz mamy nasz dach jako warstwowy, no i tutaj mamy warstwy dachu, tak samo jak mieliśmy warstwy przy stropie, czy przy chociażby przy ścianie. Nie? I tutaj mamy odejście do zera projektu. Jak to wygląda? Jeżeli ja wybieram sobie tą pierwszą metodę, to w tym momencie mogę sobie wybrać metodę konstrukcji, na przykład tą. Jedną z tych. Ta to jest metoda dowolna. I zawsze przy dachu jednopłaciowym wygląda to tak, że rysuję sobie linię wznoszenia, drugi klik, pokazuję, na którą stronę dach się będzie wznosił i rysuję sobie obrys. Tym razem narysuję sobie piękny, ładny obrys, całkowicie dowolny. To jest informacja, że część dachu będzie na górze, a nawet i cały. Wyświetlam sobie wszystko. No i dach wygląda tak. Dlaczego jest płaski? A dlatego, że tutaj mieliśmy 0. Mówiłem, że to jest kąt wznoszenia. 35, mamy dach 30. Zauważcie, on się wznosi od tej linii, którą narysowaliśmy. Teraz, jeżeli wezmę sobie taki dach, jeszcze raz wchodzę, wpisuję sobie 35, tutaj piszę sobie 150. Jeżeli wybiorę sobie tą metodę, narysuję sobie z shiftem linię wznoszenia, wznosi się na tą stronę, rysuję tak jakby po przekątnym, da? I znowu on mi się wznosi odtąd w tą stronę. Jeżeli wybiorę tą metodę, rysuję linię wznoszenia, rysuję najpierw długość i ewentualnie kąt, da? I w tym momencie odchodzę do góry. Dlaczego kąt poszedł w tą stronę? Dlatego, że linia wznoszenia była w tą stronę. Jeżeli linia wznoszenia byłaby w tą stronę, no to w tym momencie ten kąt dachu, czy kąt rysowania dachu, on się dopasuje do tej naszej linii, którą w tym miejscu mamy. To, co żeśmy uzyskali pod prawym klawiszem, widzimy, to są takie proste dachy. I te dachy, tak samo jak stropy, tak samo jak powłoki, czy tak samo jak grunt, czyli tą naszą siatkę, jesteśmy w stanie oczywiście edytować. Czyli jesteśmy w stanie ją zwężać, jesteśmy w stanie sobie ją zaokrąglać na 150 cm, a w trzech wymiarach i przekroju, klikając na górny węzeł, jesteśmy w stanie sobie zmieniać manualnie kąt. Da? To, co jest, tak jak tu pokazaliśmy, wznoszenie, tu jest opadanie, to jeżeli ja tą linię, tą krawędź przeciągnę sobie w tą stronę, to ten dach mi po prostu będzie opadał. Co to znaczy? To znaczy,
że jeżeli ja sobie teraz podejdę już typowo do ściany, wezmę sobie łyczkę kawy. Jeżeli ja zrobię w ten sposób, że linię wznoszenia narysuję tutaj, długość jest mi obojętna, wznoszenie pokażę na tą stronę i teraz odtąd tu narysuję 350 i w tą stronę 150. To, co wiem? Wiem, że linię wznoszenia narysowałem tutaj i ona jest na 150 cm. Ramiona 350. Więc odtąd z wysokości 350 dach schodzi mi w dół pod kątem 35 stopni. Sprawdźmy, czy tak jest. No oczywiście, że tak jest. Ta kondygnacja ma 3 metry. To już wiemy z poprzednich szkoleń, z poprzednich zajęć, że ta kondygnacja ma 3 metry, więc ta ma 350 jest tutaj. Jeżeli tutaj by było 300, mielibyśmy 3 metry. Ok. Zagadka, dlaczego tutaj jest, powiedziałem, że ma 3 metry, a ma mniej. Zagadka dlaczego? Dlatego, że wszystkie ściany są ustawione na minus 20. Minus 20, minus 20, 3 metry. Jakby było 0, 0 byłoby 3 metry. Zagadka rozwiązana. Każdy, kto zgadł, wygrywa telewizor na raty. Raty sobie proszę wziąć sobie samemu. I teraz tak. Idziemy z dachem. Mieliśmy dach pojedynczy. Szybka, krótka piłka. Teraz. Teoretycznie mamy taki skomplikowany element. Jego sobie jeszcze skasuję. I zrobię coś innego. Było fajnie, odwróciło uwagę. Ok. Ja sobie w tym momencie wybiorę element, który będzie miał. W tą stronę będzie miał na przykład 750. Strzałka w dół. 850. A przerzucę sobie Ctrl D, potem Ctrl. Tu mam 750. Na przykład wybiorę sobie 1600. Pipeta, żeby pobrać ścianę. Zmieniam metodę geometrii ściany, M. Tu sobie wpisuję 100, w tą stronę 150, 2, 3. Mam narysowaną strzykiem ścianę. A tutaj sobie M. Zmieniam w tą stronę 100, 2, 3. Mam narysowaną w przeciwną stronę ściany. Da? Teraz mnie bardzo interesuje, żeby to sobie tutaj zaokrąglić, więc sobie to na wewnątrz, więc sobie to zaokrąglę. Tu i tu. A, może nie jest to najlepsza metoda do rysowania takiego, ale później kwestia wyprostowania tak naprawdę tego wszystkiego. Czy ja rysuję w jedną, czy w drugą, czy w inną stronę. Zawsze mogę zrobić sobie linię płaszczyzny, linię ścian. Odwróć ścianę bez zmiany położenia, mam to, co chciałem. Ok. Wywalam z kontrolą to, nie wywalę, bo mam grupowanie. Wywalam to, zaznaczam dwie ściany i zaznaczam sobie... O. Teraz mam taką sytuację, ze ścianą mam trochę syfu, przy okazji powtórka. Mam to. Teraz ja sobie przerzucę tą linię odniesienia ściany na zewnątrz. O, i teraz mam porządek. Mam coś takiego. Teraz chciałbym narysować na tym dach. Chciałbym, żeby on był wielospadzisty, a przy okazji, żeby jaskółka pojawiła się tu, tu, załóżmy tutaj, ten, żeby tutaj był pełny ściana szczytowa, jaskółki pojawią się tu, 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 tu będzie pełna, tu, tu i tu. No i mnie takie założenie najbardziej interesuje. Może trochę dłużej jak na początek, ale może nie. Zmieniam sobie na dach wielopłaciowy. Jeżeli bym rysował pod kątem, na przykład wybrałbym to, rysuję sobie dach, on mi tworzy od razu obrys dachu. Jeżeli wybiorę sobie ten, tą metodę, po przekątnych dach czteroskładowy. Jeżeli wybrałbym sobie ten, mam dach dwuspadowy. Jeżeli wybiorę sobie dach trójspadowy, zaznaczę go lewym kliknięciem, kliknę na ten węzełek i przesunę sobie kalinicę, to zrobię sobie dach trójspadowy. Ok. Tajemnica się rozwiązła. Ok. I teraz co będziemy robić? Będziemy się bawili z jednej strony
w te dach. I teraz, pierwszą rzeczą, którą możemy sobie zrobić, to jest wybranie sobie dachu tego i możemy sobie obrysować ten dach naokoło. Ja bym wolał się kapki. A no, mam narzędzie dach, wciskam spację, wybieram obrys, mam gotowy. Mój dach będzie wyglądał w ten sposób, że będzie taki. Prawda? Mój dach jest całkowicie podporządkowany, tu mam 150, 250, jest całkowicie podporządkowany do geometrii, którą narysowałem. Jeżeli teraz kliknę tutaj w to niebieskie i wyciągnę sobie na zewnątrz dach, on mi się podporządkuje. Prawda? On się będzie za każdym razem podporządkowywał i zawsze będzie miał kąt tutaj 45 stopni. Ja sobie zmienię na 35. A i w tym momencie widzicie, że jeżeli ja zacznę zmieniać w tą stronę, będzie inaczej. Jeżeli ja zacznę zmieniać w tą stronę, dach będzie zupełnie inny. Prawda? Więc tutaj kwestia tego dachu, jak my go chcemy rozwiązać, będzie zależało tak naprawdę tylko od nas. Dobra. Załóżmy, że my jednak wysuniemy sobie ten dach kawałeczek w tą stronę. A nie, nie, nie interesuje teraz ten spadek. Teraz sobie zrobię w ten sposób, że z tego dachu ściągam sobie jedną stronę, a z tego w drugą. Wyświetlam w trzech wymiarach, mam dach taki. Voilà. Teraz, czy to jest jedyna metoda, żeby taki dach w taki sposób robić? Nie. Dlatego, że my możemy sobie dach zrobić w taki pojedynczy sposób. Mamy dach wielopłaciowy, ale możemy sobie tą sytuację również rozkminić w drugi sposób. Bierzemy sobie dach czteropłaciowy. Rysujemy sobie dach numer 1. Proste. Rysujemy sobie dach numer 2. A, ja sobie go narysuję dotąd. Tak? Tutaj mam linię wznoszenia, którą narysowałem. Tu mam okap. Przy dachu czteropłaciowym już wygląda to trochę inaczej. Bo przy pierwszym mieliśmy tylko ten spadek, a tutaj mamy jeszcze pokazany na przykład okap 50 cm. I to nas jak najbardziej urządza. Teraz ten dach chciałbym, żeby on był tutaj na zero. No to jest na zero, mogę się nim bawić. W trzech wymiarach wygląda to tak. Dobra? Tu też mam ten dach. On tu się pojawia. Teraz ten dach, ja bym chciał, żeby on był na tej samej wysokości. Klikam w górną krawędź i ściągam go sobie w dół. O. Dzięki temu ten kąt jest inny, tej głównej części, a ten kąt mam troszkę inny. Prawda? Więc on będzie wyglądał w taki sposób. Fajnie? Dla mnie fajnie. No. Co możemy sobie zrobić teraz? Teraz możemy sobie sprawić, aby tego tutaj nie było. Z jednej strony moglibyśmy na przykład wziąć ten dach, moglibyśmy sobie wycinać to, co tutaj jest. Tylko nas to mało interesuje. Wyświetlamy sobie wszystko, zaznaczamy obydwa dachy i klikamy tu. Dotknij elementy do dachu. Użyj obecnie zaznaczonej pory i wyrównaj. Zauważcie, że ArchiCAD dociął ten dach tak całkiem. Te czarne linie, te ciemne linie, które tutaj są, to jest nic innego jak boczne wykończenie dachu. Więc tutaj nie musimy się tym specjalnie przejmować. Dokładnie w taki sam sposób robimy sobie jaskółki. Mówimy o samym dachu. To znaczy, ja sobie wybiorę w tym momencie dwie jaskółki, te boczne, które będą zrobione za pomocą dachu trójspadowego. Czyli wybieram sobie gabaryt. Ja wolę to zrobić w taki sposób. Niektórzy sobie to liczą, ja sobie robię to w taki sposób. Wybieram sobie gabaryt tego mojego dachu i on będzie miał w tą stronę, będzie miał 350 na 250. A, to jest mój dach z okapami. Tu mam jeden spadek, Ctrl-D, żeby sobie to przenieść. O, to jest moja jaskółka. No, moja jaskółka znajduje się w chwili obecnej tu. Da, podnosimy sobie ją do góry. Ona będzie w tym miejscu. Regulujemy, na jakiej wysokości ona ma się pojawić. 390. O, to jest moja jaskółeczka. No. I teraz, jeżeli przeszkadzają nam te ściany, które tutaj są,
zrobię jeszcze tak, że tą ścianę sobie dociągnę do góry. Przez dwie kondygnacje, dobrze, niedobrze, teoretycznie niedobrze, praktycznie, czasami się takie rzeczy wykonuje. Jeżeli mamy na przykład jedną, przez dwie kondygnacje mamy całe szklenie, nie? Mam, Ctrl-G, to też sobie dołączymy, to, Ctrl-G, żeby wszystko połapać. Mam w tym momencie wszystkie ściany. Teraz na przekroju, chociażby tym, który tutaj jest, zobaczycie, otwórz, zobaczycie, że ściany łączą nam się tak, da? Tutaj mamy te wszystkie ściany, jeszcze raz sobie je wyświetlimy. No i te wszystkie ściany, załóżmy, że będziemy mieli ceramiczną dwuwarstwową. O, piękne, ładne warstwy, a ten dach zrobimy sobie jako poddasze użytkowe. O. I na przekroju będziemy mieli taką sytuację. Teraz chcemy to fajnie połączyć, żeby to ładnie wyglądało. Jeżeli użylibyśmy działań na elementach bryłowych, możemy to fajnie zrobić, projekt działania na elementach bryłowych, to będą operatory, a to specjalnie to grupowałem, to będą elementy bazowe. Odejmowanie lub cięciem do góry, wykonam. Nie będę przechodził przez wszystkie etapy, to już znajdziecie na nich zdjęcia. I zobaczcie, tu wygląda w ten sposób, że najniższa tutaj krawędź wycina to wszystko. Znaczy, tak jakby cały dach jest położony tutaj na tej strukturze. Nam się to nie podoba, więc zrobimy w ten sposób, że zaznaczamy sobie wszystkie połacie i wszystkie ściany i klikamy sobie tutaj na dotknij do dachu. Wyrównamy. Teoretycznie wygląda tak samo, da? Ale w przekroju widać, że ten materiał tutaj się łączy. Da? Ten materiał tutaj dochodzi do góry. Dlaczego one się tutaj nie łączą? Kwestią, która jest dla nas do ogarnięcia, to jest nic innego, jak wartości materiałów budowlanych, które tutaj są zrobione. Jeżeli tutaj mamy blachę, mamy poddasze użytkowe, w tym momencie ten materiał, który tutaj jest, ma niższy priorytet niż ten materiał. Czyli w tym momencie trzeba by było zastosować materiał, który tutaj będzie nam to, który nam za to będzie ładnie odpowiadał. Ceramiczna, betonowa, beton komórkowy dwuwarstwowy, nie? To mamy dokładnie tą samą sytuację. Jeżeli rozgrupujemy sobie, jak sobie z tym poradzić? Jeżeli sobie rozgrupujemy ten element, prawy klawisz edytuj strukturę, zobaczymy, że ten beton komórkowy ma 730, a tutaj wełna mineralna ma 450. To w życiu tam tego nie wiem. Nie? W życiu nam się to nie połączy. Ale jeżeli byśmy sobie to troszkę nad tym pogmerali, zauważcie, że tutaj mamy wełnę mineralną, da? I tutaj poniżej mamy membranę paroszczelną. Ta membrana ma 430. Nie jest to, bo ta membrana paroszczelna powinna się pojawić, ale powinna mieć wyższy numer. Ja ją tylko zmienię, żebyście mogli zobaczyć, co się stanie, jeżeli ja zmienię to na membranę hydroizolacyjną, która ma po prostu inny, wyższy numer. A, i w tym momencie one wyglądają tak. Nie łączą się jeszcze, dlatego że to ta membrana wycina tą ścianę. One się jeszcze nie połączyły tak, jak my byśmy chcieli, ale efekt już jest lepszy niż był. Dobra, ale to nie połączeniami ścian mieliśmy się zajmować, tylko dachem. Dobra. Mamy ten dach, mamy tę jaskółkę, która tutaj powędrowała do góry. O, ona jest tutaj. Wyświetlamy wszystko w trzech wymiarach. Teraz ja sobie znowu zrobię w ten sposób, że wybiorę sobie dwa dachy, wezmę sobie docięcie i zrobię wyrównanie. No? A teraz śmiało mogę podnieść sobie ten do góry, tą ścianę, dlatego że ona mi dojdzie tutaj dotąd. I zauważcie, że na całej szerokości, tak jak są tutaj te okapy, wycięty jest ten dach. Ale bardzo często tak nie jest. Żeby to zmienić, musimy sobie zmienić w zakładce model tego dachu, którym wycinamy, czyli który nam tutaj tą dziurę robi, bryłę docinania z według obrysu na według linii odniesienia. A, teraz mamy zupełnie inną sytuację. Prawda?
jeżeli przejdziemy sobie tutaj, ja sobie tą moją linię odniesienia przesunę tutaj na zewnątrz. O, nawet w tą stronę. O, to uzyskam coś takiego. Prawda? Czyli już mam fajnie wyciętą tą moją strukturę. A jak to wygląda w środku? W środku wygląda to tak. Czyli też to docięcie to jest jak najbardziej prawidłowe. No okej, czyli mam docięte jedną część, mam drugą część. No i teraz kwestia wykonania elementu identycznego. Zamiast rysować, obracać, przenosić, Ctrl M, czyli obrót, odbicie strzone. Wybieram sobie punkt czy oś odbicia strzonego. Wciskam Shift. W tym momencie trzymam Shift. Jeżeli raz kliknę Ctrl, pojawi mi się tak jak przy przesuwaniu tam krzyżyk. Pyk. Mam gotowe, wyświetlam wszystko. Robię sobie dokładnie to samo, co robiłem, czyli wycinam sobie do dachu, a tą ścianę mogę sobie do góry podwyższyć. A. Pięknie, ładnie i beznamiętnie. Nie? Mogę w taki sposób robić. Co robię tutaj? Jeżeli teraz mam taką sytuację, że chcę zrobić jaskółkę. Albo tę jaskółkę mogę zrobić tak dachami, albo mogę sobie pójść w świetliki, to co mamy tu włączone, to do tego przejdziemy za chwilę, mogę sobie wybrać już gotową lukarnę. Moja gotowa lukarna będzie wyglądała, tu będzie jedna. Ja na razie wrzucam tak, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Tu jest druga. No i one wyglądają tak. No, każda z tych lukarn ma swoje plusy i minusy, ma swoje założenia. One są bardzo fajnie napisane. Jeżeli przejdziemy dalej na sam koniec, mamy wszystkie parametry. Z, Y, Z, X, czyli wysokość, jednostka nachylenia stopnie, nachylenie dachu lukarny 25, a zmienię na 15. I nie wiem, na 15 automatycznie mam to przycięte. Idę dalej, położenie. Tu mam opis, wszystkie parametry. Mam na przykład wymiary konstrukcji. Wysokość góry, grubość bocznej ściany 12 cm, grubość daszka, nawet daszka 20, zmienię na 25 cm, pokaż szynne, średnica rynny 14, tolerancja rynny jest OK. Wymiary okna, liczba okien 2, ja chcę 1. O, tu włączymy, jest 1. Odległość między oknami, liczba poziomych szprosu 0. O, i mam takie okienko. No, już mam okienko, które mi tak naprawdę pasuje do mojego widzimy się. Tutaj mam podobną sytuację. Czyli też mogę sobie pójść całkowicie na prawo i też mam wymiary okna. Mam liczbę poziomych szprosów 0, czyli poziomu nie będzie miał nic. Musiałbym sobie znaleźć ewentualnie pion, bo tutaj mam okienko otwierane. Przeniesienie dolnego, rodzaj szprosów, kąt krawędzi tak dalej. Bryła docinania. Więc tutaj można się naprawdę bawić tymi materiałami, kształt okna prostokątne, trójkątne. O. No, więc możemy pobawić się i odwzorować bardzo dużo tych elementów za pomocą albo gotowej lukarny, albo lukarny czy jaskółki zrobione w taki sposób. No, okay. Ale została nam jeszcze jedna kwestia do rozwiązania, do rozważenia, czyli jak zrobić okapy. Okapy generalnie na jednym z filmów możecie sobie na kanale zobaczyć. Tam jest metoda z podwójnym dachem. Ale pojawiło się coś fajniejszego. Pojawiło się narzędzie, nie tutaj, pojawiło się narzędzie, ono będzie w świetnikach, ono się importuje jako zwykłą bibliotekę. Pojawiło się narzędzie, które się nazywa drabina kominiarska, łapa śniegu, łapa kominiarska oraz okap nieocieplony. I teraz, do czego to służy? Służy to mniej więcej do tego, ja sobie go najpierw wstawię, potem będę go robił, że wstawiam go tak samo jak sam świetlik, czyli standardowo tutaj. Rozszerzam go sobie po węzełkach. Tyk, tyk. Po czym na przykład klikniemy sobie tutaj, było to, i ściągniemy go sobie na przykład, o, tą wełnę mineralną ściągniemy sobie dotąd. Teraz, żeby nam to nic nie wycinało tam dalej, to przeciągniemy sobie to na bok.
Nie? Teraz tak naprawdę trzeba zobaczyć, czy gdzieś mnie się to tutaj nie podniosło. Ale chyba raczej nie. No. I teraz, co uzyskaliśmy dzięki temu, co ja tutaj teraz zrobiłem. Tu mamy nic innego jak wycinam. I teraz, co żeśmy uzyskali, teraz sobie to zapniemy, bo my to będziemy robić. A, co żeśmy uzyskali dzięki temu? Dzięki temu będziemy widzieli różnicę po prawej i po lewej stronie. Dobra? A, przejdziemy sobie tutaj. Otwórz. O, po tej stronie. A ci to, gdzie jest nasz okapik? Tu jest nasz okapik. Tu jest okap, tu jeszcze raz. To przeniesiemy. A, to powinno być. Otwór w bieżącym innym ustawieniu okna. O, tutaj zauważcie, mamy różnicę. Ten sam dach. Ta strona, a ta strona. Prawda? Ja sobie to wyciąłem dotąd. Co zrobię teraz? Wezmę sobie dokładnie ten sam okapik i go przyciągnę nie tym środkowym. Przyciągnę go sobie o dotąd. Tu muszę sobie to ręcznie troszkę naprostować na lok. Idę sobie w to miejsce, czyli w ustawienia. Tu mam coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Podcięcie manualne 10 cm, albo jeżeli to wyłączę, to w tym momencie on mi pokaże wszystkie warstwy mojego dachu. Mam od dołu płytę gipsową, pustkę, membranę hydroizolacyjną, wełnę mineralną miękką. Idę dalej, mam wiatroizolację, drewno, konstrukcyjne. Ja załóżmy, że wyjdę sobie do pustki powierzchnej. Klikam na OK. I zauważcie, że na przekroju będę miał w taki sposób to zrobione. W momencie, jeżeli rzeczywiście zrobię tak, jak zrobiłem przedtem poprawnie, czyli ściągnę go sobie dotąd, da? O, to w tym momencie będę miał taką sytuację. Dlaczego tutaj to się wycina? Przycina. Dlatego, że to moje przycięcie, które tutaj było, czyli moje docięcie tutaj tą izolacją, przyciąło mi również ten tynk w tym miejscu, da? I teraz, to są takie trochę małe niedoskonałości. Ja lubię swoje filmy, dlatego że tu się zawsze coś spitoli. Za pomocą pipety pobieram sobie ustawienia, wrzucam sobie tu, wrzucam sobie jeden, a drugi sobie dojeżdżam dotąd, zmienię sobie jego na chwilę w tą stronę. O, pyk. Pyk. I tak naprawdę to jest to prostszy sposób na to, żeby sobie z tym poradzić. Z czym? No właśnie z tymi okopami. Bo dzięki temu, że mam coś takiego założonego, to w trzech wymiarach widzimy, to mi w tym momencie to bardzo ładnie powycina. Powycina mi tylko te elementy, prawda? Z tego mojego poddasza. Nie muszę niczego nad niczym grzebać. Nie muszę, tak jak jest w przypadku, tutaj oczywiście wyszłyby teraz nasze kropie. Nie muszę tutaj niczego zaślepiać. Najgorszą rzeczą, którą moglibyście zrobić, byłoby wziąć sobie, teraz sobie znajdziemy z dokumentu, wziąć sobie narzędzie wypełnienie i wypełnić to sobie o tak, żeby tego nie było widać. Ja specjalnie robię krzywo. O. No a jeszcze najlepiej, żeby to było na biało. To jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić, dlatego, że jeżeli coś takiego sobie zrobimy, o, teoretycznie wygląda bardzo podobnie, prawda? Jeżeli coś takiego sobie zrobimy, wyłączymy sobie obrys, o, mamy piękną, ładną sytuację, no to w tym momencie, zliczając na przykład wełnę mineralną, on nam tą wełnę też doliczy. No dobra, powiecie, że się upnę, nie? No, ale tak naprawdę to upnąć można wszystko. A bawić się można tutaj ze wszystkim. I z jednej strony mamy właśnie tą część, którą sobie ładnie dogrywamy, a z drugiej strony mamy różne inne metody, które możecie zobaczyć na filmach i na szkoleniach. Generalnie rzecz biorąc, dach, oprócz tego, że ma, że możemy sobie go tutaj narysować, możemy sobie wyciąć właśnie te okapy w taki, nie inny sposób. Zaraz jeszcze powiem o tej biotyce. No to w tym momencie poza tym jeszcze mamy detale. Mamy na przykład firmę Bramak, która udostępnia biblioteki i dachówki do tego.
Mamy w naszej bibliotece, mamy jeszcze parę takich detali. Mamy łapacz śniegu, prawda? Jeżeli projektujemy czy łapacz śniegu, czy drabinkę kominiarską, my możemy sobie ją fajnie dostosować do naszych potrzeb, zamontować, nie mamy z tym większego problemu. Tutaj, w tej bibliotece, która w tym miejscu jest, mamy jeszcze poddasze nieocieplone. No, dzięki temu my jesteśmy w stanie właśnie nad tą wysokością, którą sobie zakładaliśmy, jesteśmy w stanie wziąć i wyciąć te warstwy, które nam tutaj przeszkadzają. No, to jest bardzo fajne narzędzie. Możemy wycinać warstwy. Tutaj nie ma akurat żadnego, nie jest wrzucony w żaden dach, więc nie pokaże żadnej warstwy. To jest oczywiste. Co my jeszcze tutaj mamy? Mamy to, mamy to. Teraz w naszej standardowej bibliotece meble sklepowe, struktury budowlane, wybaczcie, ja całej wszystkiego nie pamiętam. Mamy dodatki do ścian, elementy strukturalne. Tutaj mamy elementy do dachu. Mamy na przykład deskę szczytową. Teraz, jeżeli my mamy tą deskę szczytową, ona tam jest w jakiś sposób trójwymiarowa, mamy ułożenie listew, czy takie z tym kosem. Zauważcie, że tutaj mamy liczbę listew, mamy 4, ja sobie wrzucę teraz na jedną, nie? No to w tym momencie mam jedną, mam dwie podłożone, no to w tym momencie mogę sobie regulować, że to ma na przykład, ta ma 15, nie? Tu ma 2 cm, tutaj mam to wcięcie 5. Jeżeli ja to wcięcie chcę mieć mniejsze, 2, to projektuję sobie to wcięcie jako mniejsze. Nie? Mam tą grubość tej góry, która tutaj jest, no i generalnie szerokość tej deski górnej. Z jednej strony ja to mogę zrobić z drewna, a z drugiej strony to bardzo fajnie wygląda, jeżeli sobie to zrobimy z jakiegoś fajnego materiału, czyli na przykład na razie zróbmy sobie to jako prefabrykaty. Prawda? Mamy tutaj, bądź zastąpimy sobie ten element jakimkolwiek innym materiałem, czyli na przykład farba ciemna, nie? Czyli ciemnoszara. Czyli my jesteśmy w stanie w bardzo fajny sposób sobie to komponować. I to są obróbki, czyli na przykład to jest wiatrownica. Możemy, to jest jeden ze sposobów. Mamy łaty poddachówki. I to też możemy sobie, ten układ możemy sobie tutaj zaprojektować. To jest w konstrukcji dachu. Bez konstrukcji dachu. Dalej mamy coś takiego jak bibliotekę, to jest archiklub. Tu mamy bibliotekę dodatków, mamy bibliotekę Roofmakera. Tutaj również są elementy konstrukcyjne, które możemy do tego dodać. Jak zrobić całą konstrukcję dachu, to sobie w innym momencie powiem. Co nas jeszcze będzie interesowało z tego dachu? Mamy jeszcze jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Konstrukcja dachu, konstrukcje, elementy specjalne, to było tutaj. Tu mamy drabiny. A, mamy gąsiora, którego możemy sobie dać na wartość schematyczną, bądź na pełną na przykład, czyli tak jak jest złączone. Mamy nachylenie, mamy długość dachówki, promień zewnętrzny, mamy rynny. Gdzie to jest też, pamiętajcie, jest to, ale to jest akurat kolanko, gdzie mamy wszystko ładnie pokazane. Jaki profil, jakie mamy gabaryty, jakie mamy odsunięcia. I jest to dość fajnie opisane, nawet w tej podstawowej wersji. Tutaj mamy rurę złożoną. Tu jest odsunięcie ryny, tu mamy rurę złożoną. Zauważcie, że tych materiałów, czy tych wartości, które tutaj mamy, jest bardzo dużo. Tutaj sobie damy na przykład 90, nie? I w tym momencie wiesz, jakie będą co 90. Mamy zwykłą rynnę spustową i mamy rynnę narożną. Ja akurat tej nie lubię, wolę tą. Wolę sobie zastosować tą rynnę, żeby mi ładnie wyglądała. To są tak zwane dodatki do dachu. Wszystko mocujemy na modelu, wszystko montujemy na modelu. W sumie to jeszcze ostatnia rzecz. Coś, od czego żeśmy zaczęli, czyli przeszliśmy sobie tutaj. W archikadzie mamy oprócz tych lukar, które się tutaj pojawiają, mamy również okno połaciowe, które mamy okno obrotowe i mamy uchylne. O, jeżeli ktoś nie wiedział, że takie są, teraz już wie. Mamy bibliotekę archiklubu. I do tego mamy te nasze narzędzia. O co chodzi z tą biblioteką archiklubu i skąd ją można ściągnąć? Biblioteka archiklubu to jest nic innego jak biblioteka dodatków, tylko i wyłącznie dla archiklubowiczów. Czyli tylko i wyłącznie dla osób,
które na przykład posiadają taki kubek. Jak można posiąść taki kubek? No, wystarczy należeć do archiklubu. Jak należeć do archiklubu? Też nie jest to trudne. W momencie, jeżeli kupujemy sobie archikada, możemy właśnie wykupić sobie opcję pod tytułem archiklub. Wpłacamy kwartalnie pieniążki, mamy później różnego rodzaju gratyfikacje, w tym dostęp do dodatkowych szkoleń, oprócz moich, oraz mamy dostęp do chociażby nawet tej biblioteki. Jeżeli nie jesteście klubowiczami, nie macie do tego dostępu. Jeżeli macie do tego dostęp, mimo tego, że nie jesteście klubowiczami, no to znaczy, że coś jest nie tak. Okej, no to trochę o dachu dzisiaj było, poopowiadaliśmy, pomęczyliśmy temat, a teraz możemy skończyć nagrywanie. Dzięki, zostawcie suba, pokażcie, że Wam się podobało, nawet jak Wam się nie podobało, zostawcie suba, bo w tym momencie kanał się będzie mógł fajnie rozwijać. Dzięki, na razie. No i co mam Wam powiedzieć?